że przy różnych okazjach coś mogłem ze swojego życia powiedzieć, ale chyba tutaj nigdy nie mówiłem historii swojego nawrócenia. Ale zanim powiem o tym, chciałbym zaświadczyć też o tym, jak moich rodziców Bóg prowadził w wychowywaniu nas jako dzieci. Mam trzech braci, jeszcze jedną siostrę, najmłodszą. I moi rodzice wychowywali nas w bojaźni Bożej. Chcieli nas prowadzić do Boga od wczesnego dzieciństwa. Mówili nam, żebyśmy szukali wpierw Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie nam dodane. I to, w jaki sposób nas wychowywali, co nam mówili, wywarło ogromny wpływ na życie każdego z nas i doprowadziło nas do miejsca, w którym zrozumieliśmy, że tak samo my jesteśmy grzesznikami i potrzebujemy Jezusa Chrystusa i też w wieku 14 lat przyjąłem Pana Jezusa do swojego serca. Jeśli chodzi jeszcze o dom, to coś, co było dla nas ważne, bardzo ważne jako dzieci, to były wspólne modlitwy. Szczególnie, kiedy modliliśmy się jako rodzina o decyzje, o ważne decyzje. Na przykład rodzice chcieli podjąć decyzję, czy podnosimy, czy o piętro będziemy budować wyżej dom i skośny dach stawiać, czy nie, bo rodzice mówili, no nie wiemy, kiedy Pan Jezus przyjdzie, czy to mamy robić, czy nie, bo po co byśmy mieli to robić, jeśli Pan Jezus wkrótce przyjdzie. I modliliśmy się o to i mamy taką skrzynkę z różnymi odnośnikami wersetów biblijnych i modliliśmy się wszyscy jako dzieci. Nie rozumieliśmy jeszcze tego, może w jakiś sposób dojrzały, ale kiedy potem rodzice po modlitwie wyciągali wersecik i on był dokładnie odpowiedzią. Po prostu nie było wątpliwości. To jest odpowiedź Boża dla nas na tą decyzję. Widzieliśmy palec Boży. Widzieliśmy to, że Bóg jest realny. Że to nie jest tylko coś, co nam opowiadają rodzice, ale jest to coś realnego, że Bóg jest prawdziwym Bogiem. W szkole większość z nas jako dzieci doświadczaliśmy w sumie odrzucenia, bo tam przezywali nas, czy uznawali za jakichś dziwnych sekciarzy może troszeczkę. No czasem, akurat ja byłem osobą taką może słabszą, że mnie czasem tam pobili, czasem z płaczem przychodziłem, ale ważne było dla nas to, że mamy oparcie w rodzicach, a przede wszystkim w Bogu. Nie czuliśmy się odrzuceni, bo czuliśmy się kochani. I nie mówię to na chwałę mojego domu czy moich rodziców, ale na chwałę Bożą i dla zachęcania tych, którzy są rodzicami, żebyście właśnie prowadzili dzieci do Boga i mówili, szukajcie wpierw Królestwa Bożego, a naprawdę wszystko inne będzie wam dodane. I w tych młodzieńczych latach Bóg włożył w moje serce pragnienie służby, pragnienie służenia Bogu. Po tym, jak kończyłem liceum, nie wiedziałem, co robić, bo mam różne zdolności, różne takie, no, w różnych dziedzinach umiem coś zrobić, no i nie wiedziałem, jaką decyzję podjąć, co robić. I modliłem się, Panie, jaką decyzję podjąć, gdzie mam iść, co mam studiować. I może w sposób, który nie jest dla każdego, nie wiem, może taki dziecinny sposób, ale napisałem na karteczkach papieru wszystkie
pomysły, które mi się nasuwały na myśl i też inna opcja, o której nie miałem pojęcia. I modliłem się, Panie, ja nie mam pojęcia, co mam robić. Boże, daj mi odpowiedź. I po modlitwie wylosowałem odpowiedź szkoła biblijna. Nie wiedziałem to, jakiej szkoły biblijnej, gdzie, kiedy, jakim sposobem. Ale czułem w tym pokój. Czułem pokój, tak, szkoła biblijna. Nie masz myśleć o tym, żeby stać się informatykiem, czy nie wiem, tam budowniczym, czy masażystą, czy kimś innym. Tylko masz iść do szkoły biblijnej i powierzyć swoje życie Bogu. I Pan Bóg niesamowicie poprowadził, bo nie będę może każdego punktu opowiadał, jak do tego doszło, że się znalazłem w szkole biblijnej. Ale w niesamowity sposób Bóg zatroszczył się o to, że zostałem zostałem sponsorowanym studentem, ponieważ w Anglii są szkoły biblijne, które sponsorują pewną ilość studentów, zazwyczaj właśnie tutaj z Europy Centralnej, Wschodniej. I było ostatnie miejsce dla sponsorowanego studenta. A było podobno, oni mi pisali, 20 chętnych. I nie wiem dlaczego, ale właśnie mnie wybrali. I to było dla mnie tak niesamowite świadectwo po prostu Bożej wierności, że Bóg jest wierny temu, co mówi, co wskazuje, co obiecuje. I mogłem tam być w szkole biblijnej. I tam w trakcie tych wykładów pewnego dnia przyjechał gość, który, taki brat, który usługuje w Polsce też wśród młodzieży. I wtedy usłyszałem znienacka po prostu taką myśl, taki głos Ducha Świętego, który się mnie pyta, a co jeśli będę chciał cię użyć w wojsku? A musicie wiedzieć, że ja byłem przekonany, że chrześcijanin nie powinien iść do wojska, że to nie jest miejsce dla chrześcijanina, że no tam złe rzeczy się dzieją i w ogóle picie i zmuszają do oglądania pornografii, te różne rzeczy, nie, fala tam biją i tak dalej. I to pytanie mnie zaskoczyło, bo myślałem, nie no przecież, nie no to nie jest miejsce dla chrześcijanina. I tak odpowiedziałem, ale wtedy słyszałem odpowiedź, ale przecież ja gdziekolwiek cię poślę, przecież mogę cię uzdolnić do tego, abyś wytrzymał, abyś miał moc przeciwstawienia się tej presji otoczenia. I wtedy już nic nie mogłem powiedzieć. Powiedziałem, Panie, jeśli chcesz, abym poszedł do wojska, to pójdę. I to przyniosło taki niesamowity pokój w moje serce. Jak wróciłem do Polski, byłem gotowy, żeby iść do wojska, żeby tam być świadectwem dla innych młodych chłopaków. Ale tak się nie stało. Nie wzięli mnie do wojska. I wiecie, myślę, że od tego czasu, po szkole biblijnej, kiedy wróciłem, Pan Bóg zaczął objawiać mi, pokazywać mi, co to znaczy służyć i co to znaczy umrzeć dla siebie samego, poświęcić się dla innych, złożyć siebie jako żywą ofiarę. Wcześniej miałem taką miłość do wszystkich i chciałem służyć innym, ale dopiero jak doświadczyłem w pewnych rzeczach odrzucenia, jak doświadczyłem porażki, to zobaczyłem, że gdzieś tam jest zazdrość tym, którym się układa, że gdzieś jest złość, gniew. Czasem próbowało dojść jakieś nieprzebaczenie i wtedy Bóg
w łasce swojej zaczął mi to objawiać, żebym mógł przyjść do Niego z tym i zobaczyć, że bez Jego pomocy nie jestem w stanie kochać drugiego człowieka. Nie jestem w stanie służyć drugiemu człowiekowi. Słowo, tak, pozwólcie, że tak wrócę, bo zapomniałem o tym powiedzieć. Słowo, które dostałem przed wyjazdem do Anglii, było z Psalmu 147, werset 10 i 11. Nie lubuję się w sile rumaka. Nie ma upodobania w goleniach męża. Pan ma upodobanie w tych, którzy się go boją, którzy ufają łasce jego. I to słowo chodzi ze mną cały czas. Kiedy Bóg mnie kruszy i pokazuje mi, że naprawdę bez Jego łaski nie jestem w stanie nic. Nie jestem w stanie kochać drugiego człowieka, nie jestem w stanie usłużyć. Ale wiem, że Bóg mnie powołuje do tego, żeby usługiwać innym. I chcę poddawać się Bogu w tym procesie kruszenia i zapierania się siebie. Pozwólcie, że przeczytam rozmyślanie z książki, czy takie myśli na co dzień Oswalda Chambersa ku Tobie, Boże mój, na dzisiejszy dzień. Bogiem wiecznym jest Pan. On się nie męczy i nie ustaje. Izajasz 40, 28. Wyczerpanie oznacza, że nasze siły witalne są doszczętnie zużyte. Duchowe wyczerpanie nigdy nie jest skutkiem grzechu, lecz służby. To, czy będziesz doświadczał wyczerpania, zależy od źródła Twego zasilania. Jezus powiedział Piotrowi, paś owce moje, ale nie dał mu pokarmu dla nich. Proces łamania chleba i wylewania wina oznacza, że musisz być posileniem dla dusz innych ludzi, dopóki oni sami nie nauczą się karmić Bogiem. Muszą całkowicie wysączać Twoje zasoby, aż do ostatniej kropli, ale staraj się je uzupełniać, inaczej szybko się wyczerpią. Zanim inni nauczą się czerpać bezpośrednio z życia Pana Jezusa, będą korzystali z Jego życia za Twoim pośrednictwem. Ty musisz być zaopatrującym ich źródłem, zanim nauczą się sami korzystać z Bożego zaopatrzenia. Bogu zawdzięczamy to, że możemy jak najlepiej służyć Jego jagniętom i owcom, jak również Jemu samemu. A może wyczerpuje Cię Twój sposób służenia Bogu? Jeżeli tak, to odnów i roznieć na nowo swoje pragnienia i uczucia. Zbadaj motywy swojej służby. Czy polegasz na własnym rozumie, czy też Twoim fundamentem jest odkupienie przez Jezusa Chrystusa? Stale zwracaj uwagę na podstawy swojej miłości i przywiązania oraz pamiętaj, gdzie jest źródło Twojej mocy. Nie masz prawa narzekać. Panie, jestem wyczerpany. On Cię zbawił, uświęcił, abyś czuł się wyczerpany. Bądź wyczerpany dla Pana, dla Boga, ale pamiętaj, On jest Twoim zaopatrzeniem. W Tobie są wszystkie moje źródła. Chciałbym poprzez to, co mówię, zachęcić każdego z nas do tego, aby się poddać Bogu w procesie kruszenia. Bo jeśli nie zostaniemy skruszeni, to będziemy miedzią brzęczącą, nie? Będziemy bez miłości, będziemy tylko na pokaz. I nie wiemy, co Pan powie, kiedy Go spotkamy. Czy powie, wierny sługo, czy powie, nie znam Ciebie, bo tylko pozorowałeś. Jedyna droga do służby jest uniżenie siebie i poddanie się pod ten proces. I w tym jest radość, w tym jest wolność, w tym jest pełnia Bożego błogosławieństwa, kiedy możemy z Nim cierpieć, kiedy możemy być nikim,
być nikim dla Bożej chwały, żeby Bóg w nas był uwielbiony. Dziękuję.